Dzień dobry w piękną, słoneczną sobotę. Jest 22 maja, ja w kurtce zimowej muszę tutaj przemierzać. Mija się przywita? Przywita. Mieczka się grzecznie przywita tutaj do... Czy Mieczka zwariowała? Dlaczego się nie chcesz przywitać? Odbija ci? Sława ci odbija? Jak ty się zachowujesz? Co to jest za zachowanie? Zrobiła się 9.15. Przyznam, że... I już czuję jakieś takie zmęczenie, niechęć do pracy dzisiaj. Taki troszeczkę czuję, że to jest słabszy dzień, dlatego robię sobie rzeczy trochę luźniejsze. Przynajmniej tak to sobie tłumaczę. Przygotowuję prezentację na konferencję. Godzina 13, czas na kawkę. Dziś słaby dzień, ale nie będę się na tym rozczulał. Spróbujemy zrobić coś troszkę merytorycznego dziś na tym vlogu, ale to za chwilę. A tak w ogóle to żona wzięła psa i wyjechała. Nie wiem, kiedy wróci. Nie no, chyba wiem, ale... od 4 lat mieszkam z psem. Jestem na tyle przyzwyczajony, że teraz jego brak totalnie zakłócił mi cały rytm tutaj życia. W zasadzie nawet nie było potrzeby wyjścia na dwór, nie było potrzeby zrobienia sobie przerwy. Nie wiem, jak to będzie dalej. Teraz sobie zrobię przerwę. I tak sobie jadę i tak sobie teraz podważam nieco sensowność w ogóle przygotowywania tej prezentacji, sensowność nawet uczestnictwa w takiej konferencji. Jakby przeliczyć ilość godzin, które będę potrzebował na przygotowanie tej prezentacji versus korzyści, jakie otrzymam ewentualnie z tego, ten blask, który będzie na mnie padał, czy on mi da jakieś korzyści. No i zależy, na co przeliczamy. Jakby przeliczyć na złotówki? Nie wiem. Może tak, może nie. Z drugiej strony wystarczy pozyskać jednego klienta z konferencji, który kupi pakiet na rok, czy tam dwóch, którzy kupią na rok, już to się zwróci. No ale zwykle, jeśli widzę jakąś szansę na to, że moja gęba gdzieś tam się będzie pojawiać w wielu więcej miejscach, to zwykle takie okazje wykorzystuję. Co jeszcze? Prezentacja. Merytorycznie mógłbym zaprezentować tę samą wiedzę, przekazać, tylko gadając, tak jak teraz. Ale sam widzisz, półtora minuty już tutaj gadam i to jest nudne. I trudno tutaj utrzymać uwagę. Jeśli jest ta prezentacja, ona jest trochę barwna, tam jest tekst, tam są zdjęcia, tam są przykłady pokazane, tą uwagę jest łatwiej utrzymać. I taki oglądający chętniej będzie to oglądał, do końca i więcej z tego wyniesie. Tak jest moje zdanie. Więc jeśli już mam robić, no to robić to na tyle dobrze, żebym uznał, że to jest dobre. Nie mówię, że perfekcyjne, ale żeby było dobre. No i tak sobie siedzę od rana i dubię tą prezentację i tak sobie robię i czas leci, mija. Tasków nie ubywa. To jest mega dziwne uczucie, bo zwykle jak wracam z psem, on ma brudne łapki czy coś, tam się gnoi w jakimś błocie, trzeba pod prysznic go umyć, potem dać mu ciasteczko na przykład. Teraz tego nie ma. No i zakończmy ten dzień, bo już nic dobrego nie powiem i nie zrobię. Wrzucimy tego vlogaska, jutro niedziela, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Widzimy się gdzieś tam kiedyś.